Proszę, jak rekrutować tych ludzi? Bo moim zdaniem tu tkwi to sedno zagadnienia. I tutaj znowu są różne propozycje. Pani mecenas Kożuch proponuje, żeby dopuścić inne zawody do szkolenia w szkołach sędziowskich czy w szkole sędziowskiej, żeby zbliżyć metody szkolenia do potrzeb praktyk. Choć odnoszę wrażenie, że samych szkół sędziowskich pan mecenas podchodzi bez specjalnego entuzjazmu. Pan doktor Bodnar proponuje równe traktowanie sędziów i przedstawicieli innych zawodów przy dostępie do urzędu sędziego. Proponuje w związku z tym, żeby opiniowani nie sędziowie byli opiniowani przez swoje środowiska zawodowe, a nie przez sędziów. Proponuje udział samorządów w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, oczywiście bez prawa głosu. To wszystko są kroki we właściwym kierunku, ale moim zdaniem to nie są kroki wystarczające. Ja jestem bardziej radykalny. Ja proponuję rozwiązanie takie, które jest wynikiem mojego poglądu, że najlepszą szkołą prawa jest praktykowanie prawa. I rzemiosła prawniczego należy uczyć metodami rzemieślniczymi, tak jak uczono rzemieślników. To znaczy uczyć się należy od mistrzów. Proszę zwrócić uwagę na ten fragment artykułu pana profesora Gomułowicza zatytułowany Sędzia Mistrz. To jest właśnie to. To chodzi o uczenie się od kolegi, który wie jak. O tym mówiła, jak sądzę, pani mecenas, kiedy mówiła, że no, taktyki obrończej nie nauczymy w szkole. Taktyki obrończej można się nauczyć tylko w praktyce od kogoś, kto wie jak stosować poszczególne środki obrony. Od tego, kto zna sposób wykonywania tego zawodu. I do urzędu sędziego w związku z tym moim zdaniem powinno się dochodzić wyłącznie poprzez doświadczenie w wykonywaniu innego zawodu prawniczego. Wyeliminuje to dwie rzeczy. Wyeliminuje to pierwsze, to o czym też była mowa w jednym artykule, czyli dziedziczenie urzędu. To, że są całe rodziny zatrudnione w poszczególnych sądach. Tyle, że my na to zwracamy uwagę. Ale czasem to widać. Był taki przypadek kilka lat temu, kiedy prezes jednego z sądów okręgowych protegował pisemnie dzieci swoich sędziów na studia prawnicze. Robił to skutecznie. I ja słyszałem wypowiedź pana prezesa. On powiedział tak, jak ja mogłem odmówić dziecku kolegi? Przecież to będzie sędzia w trzecim pokoleniu. Otóż ja znam sędziów w trzecim pokoleniu i to nie tylko w tym okręgu, o którym w tej chwili mówię. To jest dziedziczenie zawodu. Ja kiedyś powiedziałem, że w Polsce od XVI wieku nie liczy się zawodu. I prezes Stępień, który znacznie lepiej zna historię, powiedział mi, że w Polsce to nawet w XVI wieku urzędów nie dziedziczono. I drugi skutek tego projektu to podniesienie wieku sędziów. No i już nie będę opowiadał historii, jak przejawia się brak doświadczenia życiowego u tych młodych sędziów, którzy sądzą proste sprawy, alimenty, nie wiedząc jak masło kosztuje. Pomieszkamy z rodzicami, którzy utrzymują i którzy to kupują. To jest problem, który spotykamy się na co dzień w sądownictwie, na tym najniższym rejonowym szczeblu. Proszę Państwa, to co mówię, to oczywiście nic nowego. Żeby udowodnić, że to nie jest nic nowego, to chciałbym odwołać się do projektu, o którym właściwie nikt nie pamięta. Wspomniał o nim jednym zdaniem pan prezes Stępień w swoim artykule. Chodzi o projekt z 2000 roku, który był już w Sejmie, był po pierwszym zaczytaniu, był w komisjach i był prawie gotowy. Ponieważ ten projekt dokładnie odpowiada temu, co ja myślę o dojściu do zawodu sędziego i organizacji sądownictwa, to ja postaram się w kilku punktach powiedzieć, co w nim było. Otóż po pierwsze, w tym projekcie proponowano utworzenie Urzędu Sędziego Sądu Powszechnego. Nie sądu rejonowego, okręgowego, a prawdę sędziego sądu powszechnego, który pracowałby na stanowiskach w sądzie rejonowym, okręgowym, apelacyjnym. Po drugie, sędzią sądu powszechnego mógł zostać tylko ten, kto wykonywał przez odpowiedni okres czasu inny zawód prawniczy. W zależności od stażu pracy w innym zawodzie mógł pobiegać się o stanowisko sędziego sądu powszechnego w sądzie rejonowym, okręgowym, apelacyjnym. Musiałby mieć minimum 35 lat. Ten projekt przewidywał 10-letni okres przejściowy. Już w
komisjach sejmowych ustalono, że wystarczyłoby 8 lat. I gdyby tak było, to ten projekt tej chwili już obowiązywał. Projektem przewidywał również zapowiedź zmiany aplikacji poszczególnych zawodów prawniczych, aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej na aplikację państwową, bo chodziło o to, żeby nie same samorządy decydowały o tym, kto będzie mógł później ubiegać się o stanowisko sędziego. I wreszcie ten projekt zapowiadał uatrakcyjnienie w ciągu 8 czy 10 lat stanowiska sędziego sądu powszechnego, tak aby ono stało się atrakcyjne dla przedstawicieli innych zawodów. Powiem wprost, atrakcyjne to nie polega na tym, żeby sędzia sądu rejonowego zarabiał więcej niż najwyższa doba. Atrakcyjne to godne wynagrodzenie, to pewne zatrudnienia, to stan spoczynku, bo nie rozumiem uwag, że ktoś ubiega się o to, by zostać sędzią, aby uzyskać stan spoczynku. Nie rozumiem, bo jedną z funkcji stanu spoczynku jest to, żeby uatrakcyjnić urząd sędziego dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Już nie będę opowiadał historii tego projektu, został on po kilku miesiącach wycofany, jak pisze pan sędzia Stępień przez następcę pani minister Suchockiej i to jest prawda. Tyle nie pisze jednego, że następca pani minister Suchockiej zrobił to na wyraźne żądanie Krajowej Rady Sądownictwa i to zostało wyraźnie napisane w uzasadnieniu autopoprawki. W tym uzasadnieniu stwierdzono również, że właśnie w oparciu o opinię Krajowej Rady Sądownictwa, że mając na względzie negatywne opinie podnoszące, zaproponowana droga do urzędu sędziowskiego nie zagwarantuje dostatecznej liczby kandydatów dla niższego szczebla sądowego i przewidując negatywną selekcję kandydatów do zawodów prawniczych do urzędu sędziowskiego poddano ponownej analizie itd. Otóż ja uważam, że to jest całkowicie błędna diagnoza. To nie jest tak, że nie będzie kandydatów do sądu na urząd sędziego sądu rejonowego. Patrzymy na tę sprawę z perspektywy Krakowa i Warszawy. Kraków i Warszawa to Polska, ale Kraków i Warszawa to nie jest cała Polska. Otóż zapewniam Państwa, że w całej Polsce znajdą się dobrzy radcy prawni, dobrzy adwokaci, którzy zechcą podjąć się pracy na urzędzie sędziego. Jedno na zakończenie. Otóż kiedy ja przygotowywałem ten projekt, to oczywiście nie działałem bez porozumienia z samorządami zawodów prawniczych. Zwróciłem się wtedy o opinię do prezesa Naczelnej Rady Adwokacji. Ówczesny prezes Naczelnej Rady Adwokacji, to jest świetny pomysł z tym dojściem do zawodu sędziego bez innych zawodów. Ale zrób to tak, żeby najpierw zmienić ustawę o ustroju sądów powszechnych, a dopiero potem ustawę o tej aplikacji państwowej. Bo jak znam życie, to skończy się na tym, że aplikację adwokacką będziemy mieli państwową, a w sądach nic się nie zmieni. No, adwokaci, proszę Państwa, znają życie, okazuje się. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego to spośród adwokatów powinno się rekrutować sędziów. Dziękuję bardzo. Ja widzę jeszcze po tych wystąpieniach, że będziemy mieli